Hej, hej, siemaneczko, po raz kolejny was witam w cipce numer 5 i kontynuujemy sobie rozgrywkę polską. Zerkniemy najpierw od tego, zaczniemy na demografię i tutaj jak widać już dogoniłem przeciwników we wszystkich ważnych dziedzinach. No, z wyjątkiem żołnierzy najwięcej mają Chińczyki. Chiński znak zapytania ma najwięcej żołnierzy, ale to nie problem, są na odległym kontynencie. Zajmę się nimi zapewne na końcu. O ile będzie taka potrzeba, o ile będą mi zagrażali w osiągnięciu zwycięstwa poprzez kolonizację kosmosu. A do tej pory nie będę się nimi specjalnie przejmował. Ciekawi mnie, kogo podbili za to. Natomiast no, ta rozgrywka mi się całkiem fajnie ułożyła ze względu przede wszystkim na moc produkcyjną mojej stolicy Warszawy. No zwykle na Imperatorze aż tylu cudów zbudować nie mogłem. Często też do wybudowania Notre Dame na przykład, który to jest cud, który zazwyczaj właśnie chciałem mieć, używałem wielkiego inżyniera. Tutaj obejdzie się bez tego i przy okazji naciłałem też ciul innych cudów, które zazwyczaj nie buduję, bo nie mam na to szans. Czyli wszystko się rewelacyjnie układa. No fajny jest ten polonez w tle. Taki kojący. Trochę się on oczywiście zmienia w momencie, gdy prowadzimy wojnę. Chętnie bym jakąś wojnę już prowadził, ale defensywną, bo na ofensywną mnie obecnie nie stać. Idę w racjonalizm, więc kiedyś z tych punktów handlowych będę miał dodatkowo więcej korzyści z tego względu, że w dżungli je buduję. No i będę miał dwa dodatkowe punkciki nauki z tego tytułu. Generalnie najbardziej paskudna tekstura, najbardziej paskudny model jest tych punktów handlowych, chociaż one kiedyś były jeszcze brzydsze, takie klocki były, takie sześciany stałe, to dosłownie wyglądało to tragicznie. A na początku były takie namiociki, w epoce przemysłowej zmieniały się na te wspomniane sześciany. Teraz to wygląda trochę lepiej, ale i tak jakoś tak brzydko. Borobudur. No i to jest to, o czym mówiłem. Mam wielkiego proroka. I to właśnie nim nawrócę swoje miasta na odpowiednią religię. Przejdą z pogaństwa na katolicyzm. Tak se wybrałem. Szerz wiarę. Dzięki temu oczywiście będę generował więcej złota z dziesięciny, to raz, a dwa, będę mógł sobie pagody. A czy nie prorok, z Hagia Sofii był prorok, a tutaj to przecież misjonarze i zakręcony jestem jak zwykle. Jak zwykle zakręcony. Hagia Sofia, tu jest prorok. Może święte miejsce sobie zrobić? Nie, mam dziesięcinę, to będę nawracał wszystkich po kolei. Dobra, Hagia Sofia, a później ta huta, później Uniwersytet i Angkor Wat. Zapewne się uda, z taką produkcją nie może mi się nie udać, tak szczerze powiedziawszy. Nie sądzę, żeby tak się stało. Tryb ruchu. A ci misjonarze to zapieprzają, mają dużo tych punktów. Cztery, ale po drogach oczywiście to się podwaja. Katolicyzm. Ominąłem Kraków, bo tym drugim Kraków nawrócę. A to jeszcze jeden, o ja pieprzę, no to trzech rzeczywiście. O tej Hagii Sofii to już całkiem, kompletnie nigdy nie buduję. Także, no i patrzcie, tak naokoło chcę zasuwać. No to by miało nawet sens. Ręce i nogi. A mógłbym i tędy tak to zrobić. Tak to zrobię, dobra. Pójdę tym do Genewy i do Erywania. Co to w ogóle jest o tą religię? Dwóch wyznawców, 15 nacisku, wszystko moje. Czy generalnie Japoniec założył swoją religię? Wychodzi na to, że nie. No dobra. I wielki prorok jeszcze?
A bo mi się jeszcze prorok urodził z tego. O ja pierniczę, co tu się podziało? Mogłem święte miejsce też zrobić, ale nie, nawrócę cały kontynent na katolicyzm. Taka misja, krucjatę prowadzę. Masakra. Zobaczmy. On ma protestantyzm. Protestanccy... Indianie. Prorokiem mam 4 te szerzenia wiary. A może do Onondagi nim pójdę? I te 4 miasta. Bo najpierw z kim ja się będę bił? Nie chcę wkurzać Japońca, bo Japoniec ma dużą armię i jest moim przyjacielem. A tego Indiańca bym mógł powkurzać. Tak naprawdę. Zostawię chyba na razie w spokoju Szoszonów z tego względu, że oni są stosunkowo daleko. Nacisk tych miast i ich religii nie będzie zbyt duży na moje, także... Ale Onondaga też tak to zrobię. Trochę w tyle, nie po kolei. Dobra, najpierw może popłynę nim do Florencji, a następnie do Kuala Lumpur. Jakoś to tam będzie. Dobra, to zasuwaj sobie tędy. Następna tura. Co to znowu się dzieje? O, ukończył Angkor Wat, a bo wcześniej poszedł w edukację. Szkoda, Angkor Wat jest fajny. Ładnie państwo rośnie pod względem objętości granic. To jest plusik. I tu jest jakaś większa wyspa albo kontynent. Zasuwaj tutaj. Oczywiście złoto skacze. Dzięki dziesięcinie. No i tym zasuwamy do Krakowa. Oki, jest wreszcie kuter. Korzystam wreszcie z tych rybek i tutaj sobie co chcę zbudować. Ta Tirema to nie bardzo mi tu pasuje. Teraz kompletnie nie, więc latarnię morską. Latarnię morską, a później uniwerek. No, z tej latarni dużego pożytku na początku mieć nie będę. Szczególnie, że mam tylko te jedne rybki. No ale... Ten cud natury by mi się przydał jak najbardziej. O, miedź! Oj, nie mam co robolkiem robić. Nie mam co robolkiem robić. Złota zbyt dużo nie mam. Dobra, tego jednego dam tutaj. A tym buduję kolejne ulepszenia wokół Krakowa i później Warszawy. Karawana. Gdzie ja to wcześniej wysyłałem? Do Warszawy z żywnością. I tak zostawię na razie. Bo tam na produkcję nie narzekam, jak już wielokrotnie mówiłem. Przecież ten katolicyzm. Wszystko będzie. Wszystko będzie. Nawrócone. Także. Kasa z dziesięciny będzie tutaj leciała galancie i to naprawdę. Później to będzie samonapędzająca się maszynka do robienia pieniędzy. Tym bardziej, że planuję. Tu zbrojownia się robi. A no i słusznie. Tym bardziej, że planuję podbić ten kontynent niemalże cały. Także chciałbym, żeby cały był nawrócony. Daje mi to żelazo i złota naturę. To żelazo to chcę mieć. Oczywiście fregaty też wymagają żelaza, więc będzie mi ono potrzebne. Do czasu jednak fregat to zapewne skumpluje się z zerywaniem. On ma tutaj 6 tego
żelaza także. Także nie powinno mi go zabraknąć. Znowu się układ z Japońcem skończył. A, to już nie popłynę. Kupię to jedno pole. O kurde, jakie drogie. Dobra. Kopalnię tutaj wolę z tej strony. I ty płyń do Erywania, mój kolego sympatyczny. A tym prorokiem chciałbym nawrócić Florencję. Ile to jest w ogóle nacisku? To sama się ona niedługo nawróci. Dobra, to idę dalej. W takim wypadku do Kuala Lumpur. Ale tutaj też ciężko będzie dojść. Blokują cymbały, no. Ruszyłyby się te jednostki. Co ja bym chciał nawrócić? No Florencję, Kuala Lumpur i to Goszutę i Temoak sobie myślę. Chociaż nie, tu już misjonarz idzie szaszoński. To nie wiem. Ale tak, i tak myślę, że zrobię to w ten sposób. No dobra, to na razie tutaj się nie ruszę tym prorokiem. Oni pewnie się przestawią w przyszłej turze. Co on mi wysyłał? Żelazo, to pamiętam, złoto, nic ciekawego. Nic ciekawego, żelaza w tym momencie mam na zero. Spoko, a tutaj niżej coś się działo. Aha, bo oni chcieli mieć w Genewie katolicyzm, także dodatkowo 40 punkcików wpływów zarobiłem. Zamek Himjei też jest fajnym, ciekawym cudem. Raz z tego powodu, że punkty wielkich inżynierów i to dwa. A dwa, że ta siła bojowa na własnym terytorium 15%, niby niedużo, ale swoje robi. Zapewnia też darmowy zamek w mieście, w którym powstała. Ale ja też tego typu cudaki nie traktuję jako takie typowo defensywne, a można powiedzieć nawet, że jako ofensywne z tego względu, że jak ja taki zamek zbuduję, to nie zbuduje go przeciwnik, a to oznacza, że przeciwnik nie będzie miał plus tych 15% siły bojowej. Także to jest plusik. To jest zawsze plusik. Tej Alhambry raczej nie buduję. Pójdę najpierw ten proch strzelniczy, a później po krzywą wieżę w Pizie. To też jest, a jeszcze jest ten zakazany pałac. To zakazany pałac najpierw. To nie tak. Najpierw proch, później zakazany pałac, a później prasa drukarska, krzywa wieża w Pizie. No właśnie, kongres światowy. Tylko że ja wszystkich nie spotkałem, jak ten zwiadowca się nie sprawdzi, to kongres światowy od razu nie powstanie. W stolicy Hagia Sofia za chwilę będzie. Później będzie Huta. Uniwerek by się przydał już oczywiście. Generalnie wszędzie te uniwerki się przydadzą. Przydadzą. W zasadzie to są konieczne. No i tutaj to miasto się wolno rozwija. Jak tylko mi się pojawi kolejny szlak handlowy, to zbuduję tam w Łodzi statek towarowy i tutaj wyślę. Akwedukt z pewnością pomoże. Szybciej to miasto się będzie rozwijać. I zaraz. Ręczna kontrola. Oj, dobra, daruję sobie. I tutaj też szybko muszę zbudować kuter. Bo zawsze z tych rybek będzie dodatkowe żarełko. Latarnia morska też by się przydała, też ją od razu. Od razu tutaj odpalę.
żebym nie zapomniał. No i wolno mi się ten Poznań rozwija, ale i tak jest świetnym miastem z tego powodu, że są te przyprawy i te cytrusy. Chociaż bardzo wiele tu gór, trzy pola w zasadzie zmarnowane. Ale tak to już jest. Trzy złota natury i to jedno żelazo mi dajesz, stary. Nie masz więcej? Nie masz. A złota? Dawaj już z 5. A za 6 chyba koniki? Ja koni mam teraz dużo. No dobra. Niech będzie. Jeśli kolejny wielki prorok, nie zauważyłem. Zapomniałem pagód kupić. Oj, ze mnie Mosiek. Mosiek ze mnie. No ale to jednak nawracam wszystko po kolei. Kasy będzie dużo. Widzę już teraz, że ta rozgrywka będzie prosta. Chyba że Chiny się tam na tym drugim kontynencie, czy gdzie tam oni są, ładnie rozwijają. Jeśli tak, to oni mogą stanowić zagrożenie. Jeśli nie, no to ja ich tutaj wszystkich zjem po kolei. No dobra, to wezmę, nawrócę całe to państwo. Całe to państwo. Tędy chcesz iść? Nie jest to zły pomysł. Całe to państwo irokeskie. No dobra, najpierw tutaj. A zerknijmy, bo ja zostawiłem przecież tutaj właśnie tego wariata. Jejku, i tutaj stoi, cholera jasna, to są tumany. Później za punkty wiary będę mógł sobie też kupować inżynierów, chociażby naukowców, zależnie od tego, jakie polityki społeczne wybiorę, jakie cuda zbuduję. Takich też będę mógł sobie wielkich ludzi kupować za punkty wiary. I to też jest oczywiście super. Można wydać, no to wydajemy. W Łodzi kupimy pagodę. I te pagody z czasem będą coraz droższe w kolejnych miastach. Będą za 300, 400, później chyba 600, 800. Także nie jest tak różowo. No ale to też dobrze przecież. O, jest szpiega mam. No i to do Chin bym go najchętniej wysłał. Ale z racji tego, że ich jeszcze formalnie nie odkryłem, tego nie zrobię. Nie ma sensu go już trzymać. Tu już nie jest mi potrzebny. Okej. I tego szpiega sobie wyślę. Zerknijmy na punkty. Do Ody na to wychodzi. Jako oczywiście szpiega. No i Warszawa potencjał ma bardzo duży. Będą kraść mi technologię. Mógłbym też jako kontrwywiadowca go tutaj do Warszawy wrzucić, ale w tym wypadku wydaje mi się, że nie ma to sensu. Kieta ma 15 populacji. Masonkani ma 10, to mizernie. A ta Onondaga ma 14. A Warszawa 18. Szpieg. Dobra. Szpiegostwo też jest całkiem spoko, aczkolwiek nie jest jakoś specjalnie skomplikowane. W Civce jednak tych akcji było więcej, znacznie więcej. W Civ 4 mam na myśli oczywiście. No, fajne cuda można było zresztą robić. Tutaj to w zasadzie tylko kraść technologię. Tak, tutaj Tartak, bo Tartak ten będzie
będzie przynależał do Krakowa, więc te punkty nauki mi się przydadzą. I co, ja muszę teraz tędy wracać? Ja bym chciał iść do Kuala Lumpur, ale jak ja się tu wczeszę i później nie przejdę, to bez sensu, więc co, muszę tak? 8 tur będzie zapierniczał. No Boże, no trudno. Taki teren. A nie chce mi się szukać optymalnej drogi ręcznie, chcę to szybko zrobić i was nie zanudzać. Chociaż i tak pewnie z racji tego, że nie ma wojen, to niektórym już mogła się ta rozgrywka znudzić, ale tak jak mówię, mnie nie, bo ja lubię to simowanie, lubię to rozbijanie się i uderzenie w momencie, kiedy już mam wszystko dopięte na ostatni guziczek. No i tak. Nie mam co tymi ludzikami i robotnikami teraz za bardzo robić. Chociaż tutaj jest trochę roboty. Do czasu... No dobra. Do czasu budowy kolei jakoś ich utrzymam. Chociaż bardziej by się opłaciło zostawić ich w spokoju. Znaczy skasować i później zbudować nowego. Kurde, mam teraz tyle tej wiary. Robię sobie taki katolicki bufor bezpieczeństwa. Mam teraz tyle tej wiary. Kurde, jeszcze w renesansie nie jestem. Noż tak by to. Tutaj, co on odblokowuje? Posąg Zeusa. A nie, to ja to już budowałem. Tutaj ten meczet, ale to nie chcę. Eksploracja Louvre. Nigdy. W nowej postaci tego Louvre chyba nigdy nie zbudowałem. Tak szczerze powiedziawszy wam powiem, o. Ej, muszę lecieć po ten racjonalizm. A nie lecę. Nie bardzo, chciałem tylko ten mecenat otworzyć. Nic więcej z tym nie robić. Otworzę teraz jej eksplorację, latam tak po tym drzewku. Tego się zazwyczaj nie robi, ale gram Polską i... No i mam nadwyżkę tych ustrojów społecznych. Także spoko. Kolejna pagoda. Jeszcze 200 kosztuje. No patrzcie, mam 57 wiary na turę. Masakra jakaś, masakra. Dawno tak dużo na tym etapie gry nie miałem. No i coraz dłużej te turki trwają. I kolejny wielki inżynier, masakra. Hehehe. A zasuwaj tutaj, mój drogi. No to droga się kończy. Kończy się droga, mój drogi. No patrzcie, tutaj szedł właśnie ten misjonarz i jak zauważyliście zapewne, był tutaj krzyżyk protestancki, to musiała być jakaś... Znaczy ta religia protestancka musiała być dominującą. Gdybym użył misjonarza, dostałbym plus 1000 punkcików i najpewniej w takim małym mieście udałoby mi się przejąć inicjatywę i tutaj wtedy by moja religia była dominującą, ale musiałbym przynajmniej ze dwa razy użyć misjonarza, żeby całkiem obcą wyplewić i niekoniecznie by się to udało, a prorokiem raz, pyk, gotowe. Nie ma problemu. Zbudowałeś, mój sympatyczny kolego, farmę, to buduj teraz, tutaj co jest równina, a tu łąka. Oj, tutaj kolejna kopalnia i to jest jeszcze też pustynia. Dobra, tutaj najpierw farmę i dalej będziesz budował kopalnię. I teraz tym inżynierem to ja właśnie tutaj zbuduję manufakturę. Tak jak mówiłem, chciałbym, żeby Kraków też dostał niezłego kopa produkcyjnego jak najszybciej. Tu się świątynia kończy, uniwersytet później. No i epos też bym chciał zbudować, ale to wszędzie muszę mieć koszary. Tiremką to ja za daleko nie popłynę. Ciekawe, czy tutaj bym mógł płynąć.
Może i bym mógł. O! Kurzył się za to nawracanie. Też go potępię. Niech sobie nie myśli frajer, że mnie będzie potępiał tak bezkarnie. Nie ma bata. Nie ma bata. O kurde, zamek Himjai buduje Oda. On ma już tam wielki mur, teraz buduje jeszcze zamek Himjai. Masakra. Za 10 tur. Ja za jeden odkryję odpowiednią technologię prox strzelniczy. Ciekawe, czy uda mi się go wyprzedzić. Zobaczymy. Będziemy to dzięki szpiegowi obserwować. Tutaj jeszcze dwie do Onondagi. Wyślemy jednego, a drugiego do Osinki. Osininki w zasadzie. Tędy nie dojdziesz, tędy dojdziesz. Farmę. Bo tu jest łąka. Gdyby to była równina, to bym zapewne już tartak zbudował, ale w tym wypadku wolę farmę. Czy coś ja jeszcze miałem tutaj zrobić? Przypomnijcie mi. On i tak by doszedł, ale lubię go tak kliknąć, bo na końcu ruchu, na końcu tury wykonują ruch te jednostki, którym coś im zlecimy na dłuższą metę, że tak powiem. 955 złota. No i jeszcze się zarywaniem przyjaźnić nie będę. Wolę zostawić sobie większe zapasy tego złotka. Tym bardziej, że tych pól bym chciał trochę kupić, bo się ten mój rozwój kulturalny granic trochę zatrzymał. Jest renesans wreszcie. Cieszę się, bo będę mógł po prostu... Będę mógł po prostu racjonalizm odblokować. Zamek Himjai za 6, no to przykro mi stary. Racjonalizm odblokowany, przykro mi Odo, zamek Himjai będzie mój. I tutaj wszystko ulepszamy, 70 złociszy. Oj, gdzie jest ten drugi? Tutaj siedzi. Co to się skończyło? Spokatello, a marmur. To on się na mnie pogniewał, to już mi zapewne tego marmuru nie da. Aha, ty pajaco. Masz, takiś kurde cwany. Będzie mnie to obrażał i myśli, że z tym samym mu się nie odwzajemnie. Hiawata kończy Alhambrę. Okej. Alhambra też zła nie jest. O, też generalnie to jest różnica między Civ Beyond Earth a Civcom numer 5. Tam Beyond Earth, mówiłem o tym. Te cuda takie wydają się bez tożsamości, bez wyrazu, nie jakoś szczególnie przydatne. W tej części niemal każdy z tych cudaków, mimo że jest ich tak dużo, znacznie więcej, wydaje się przydatny. To jest super. I to jest super. Najpierw kuterek, później dodam od razu latarnię, chociaż tu się prędko nie przyda. Karawansaraj jest darmowy i te koszary też będę chciał. Tu miałem mur budować, no to też wrzucę. Najwyżej będę przestawiał to niedługo wszystko, kombinował. No i tutaj aż 10, stary, fortyfikuj się. Tu mamy co? Też równiny. No ale tu mimo wszystko zbuduję farmę. Tu mamy łąkę. To też farma.
W następnej zerknę, czy tam się wszystko dobrze. Aj, bo mi tutaj kurde przyszedł pajac. To kupię to pole. W następnej turze jeszcze zerkniemy, czy Himjei będzie moje, czy nie. Mam nadzieję, że Odo nagle z budową tego zamku nie przyspieszy i to jednak. I to jednak ja stanę się jego właścicielem. Oby. Oby tak. Tak jak mówiłem, już traktuję to jako zagranie ofensywne. Także. Tu farmę jednak. O, dobra. Jeszcze przegląd gospodarczy. Jak to we Wrocławiu jest? 23. 23, no to już ładnie. Już całkiem ładnie, jeśli chodzi o produkcję. Ale tylko 3 żywności. No to pod tym względem bardzo mało. Najchętniej to farmę bym tu jednak pobudował. Poblokuję te pola na wszelki wypadek. Znaczy farmę, coś dające żywność, czyli w tym wypadku jednak punkt handlowy, bo dżungla sama w sobie, o kurde, jakie to drogie. 105 za 7 tur. Wolę kupić to i tam farmę zbudować, bo tam łąka jest. I zakup. Ja tu już kupowałem pagodę? Nie, patrzcie, już 300 kosztuje. Ale tyle tej wiary mam, że kurde, masakra. Dobra, 30 minut strzeliło jak mordę strzelił. 170 tura simowania, ciąg dalszy w następnym odcinku. A tymczasem ja się z wami oczywiście żegnam. Trzymajcie się, pozdrawiam. Na razie.